Mam nadzieję, że wszystko widać. Ubieramy moje super rękawiczki enduro. Pitbike stoi mój niestety na chwilę obecną. Trochę mnie to wkurzyło, że się wałek rozleciał. Uszczelniacze to tam raczej nie będzie żadnego problemu, bo to nawet nie muszę rozbierać silnika, żeby je wydubać i kupić, założyć nowe. Najbardziej ten wałek mnie rozpierdziela, bo nie można teraz pojechać ogólnie sobie enduro pojeździć. Trochę kitowo, no nie jestem z tego zadowolony. Kład tak samo stoi, muszę lampę stroboskopową kupić. No miałem pożyczyć, no ale na razie kupię sobie jakąś lampę. No na chwilę obecną nie mam tam pieniędzy, niestety. Spłukałem się. Więc robota stoi. I wszystko mi się pierdzieli po kolei. Zrobał mi się mój pit, niestety. Wiadomo, kład też jest zrąbany, wymaga tam troszeczkę gotówki. Musiałem jakąś kosiarkę kupić, bo myślę tam z torem ruszyć z powrotem, a tam wszystko zarosło, więc kupiłem kosiarkę, kupiłem opony do crossa mojego i gotówka się skończyła, robota stanęła. Aha, jeszcze co najlepsze, uchwyt, no uchwyt. Obudowa w kamerce mi się zepsuła. Rozleciała mi się tutaj, takie zapięcie było od góry. Urwało się to wszystko i nawet nie dam rady już tego podratować. Niestety. I dlatego też tak filmików nie ma. Nie jeżdżę. Do naprawy też nie daję, nie wyrabiam z czasem troszeczkę. Więc też nie kręcę nic z naprawy. No i jesteśmy, jakby to powiedzieć, z kanałem troszeczkę w dupie. Cóż, ubrałem na razie taką opaskę na głowę. Pojadę się bez kasku przejechać. Tak ogólnie zobaczyć, pokazać wam, w jakim stanie jest na chwilę obecną tor. Co myślę z nim robić. Bo planuję gruntowną przebudowę. Skoro u Pitbike Ridera ma być tor do zapieprzania, taki ala typu tor do zapieprzania. To pasuje, skoro nie mogę jeszcze po lesie pojeździć, potrenować. Pasuje zrobić jakiś tor szkoleniowy do enduro u mnie. Dzisiaj przejedziemy się tym sprzętem, mam nadzieję, że to widzicie. Jeszcze się nie sprzedało, ale jest to sprzęt, na którym się jeszcze nigdy nie zawiodłem. Nie jakiś tam chińczyk, markowy sprzęt Yamaha. Jeszcze mi się nigdy na tym motorku nie zawiódł. I raz, odkąd go mam już z półtora roku. Dobre półtora roku go mam. Może nawet dwa lata. Wychodził już dalej, pędem dokładnie. Raz mi się gaźnik zatkał. Raz albo dwa razy mi się gaźnik zatkał. W taki sposób, że nie mogłem go naprawić w polu. A tak to nie było nigdy żadnych problemów. Zero. Po prostu sprzęt leje wachę i jadę. I się niczym nie przejmuję. No teraz jest tylko ten problem. Teraz jest tylko ten właśnie problem tutaj z tym, kurde, z tą zębatką z tyłu. Trzeba było tylko ją wymienić. Poszycie się zdzenia, bo trochę takie jest obdarte. I można latać dalej. Tak trochę szkoda, no ale niestety no, jest do sprzedania. Sprzęt idealny dla takiej osoby początkującej jazdę. Odpali to nawet dziecko. O, paliwa jest. Jak coś chlupie, to pojeździmy cały dzień. Czyli spalanie jest niesamowicie małe. Siedzenie jest duże na dwie osoby, spokojnie. Wystarczy. Kopek nigdy w życiu nie odbije. Nie ma takiej opcji, żeby w ogóle odbił kopek, więc może każdy, nawet początkujący, go motor odpalać, żeby nie bać się o nogę. Dobra, odpalamy. Trochę stała. Yamaszka. Pasuje odpalić. Teoretycznie nawet ręką bym mógł to odpalić.
Moja 170 właśnie ma bardzo duży minus. Bardzo minus właśnie ma duży poprzez to odpalanie. To strasznie odpycha, bo bierze po nodze ostro. No i MRF, a tutaj Maszka też właśnie tak fajnie, bo strasznie cichutko chodzi, jak się nie przygazuje. W tygodniu ładnie pokosiłem tutaj trawę, już trochę odrosło, ale... Skosiłem tutaj dojazd w pole, bo była taka trawa, że się nie dało przejechać. Ogólnie z zamysłem, żeby skosić tak, żeby dojechać do toru ogólnie. Teterka to jest idealny sprzęt, właśnie jak mówiłem nieraz i dalej będę to podkreślał. Sprzęt dla początkującej osoby, która chce się nauczyć ogólnie jazdy w motocrosie. Jest to silnik czterosuwowy o bardzo mocnym dolnym momencie obrotowym. Nie gaśnie tak. Moduł zapłonowy jest z dwoma kątami wyprzedzenia, czyli ułatwiony rozruch silnika. Oho, kurde. O, ładnie przeszło. Jest trochę wysoko, wysoko trochę kosiłem, ale to potem kosiarką przejadę normalną. Przejadę? Pełno pokrzyw. A ja w kurde w takiej koszulce? Chyba nie przejadę. Cały się poparzę. Kurde, co nie? Dla was nie przejadę. Trudno. Będę zdrowszy. O kurde! A! Ale mi się poparzył. Aż te. O kurde, panie! Istne mrowisko na skoczni się zrobiło. Ale nie wiem, czy to widzicie. Cały tor zarosnął w pieronę. Oj, trzeba będzie dużo pracy włożyć, żeby wróciło to, co było wcześniej. Jasny pieron, żeby tak kurde zarosło. Na wiosnę jeszcze było ok, bo ja tu byłem. To momentalnie, teraz w lecie. Tak po prostu trawa wybiła, że jasny pieron. Trochę za dużo powietrza w kole. Masakra. Wyjdziemy wyżej. Musimy się zastanowić, czy tędy przez te chaszcze. Pojedziemy przez te chaszcze może. Jak się nam uda przebić, to wyjedziemy. Ale nieźle, jedziemy. Kurde, ale pajęczyn. Masakra. Pajęczyn, a pajęczyn. O, kurde, tego nie widzicie na kamerce, ale pająk na pająku. Już czuję, już czuję jak, kurczę mele, no. Ajeju, oblazły mnie, kurde, rąbane krzyżaki. Aj, ojeju, to było dobre. Momencik, muszę się zatrzymać. Ojojojoj. Kurde, prosto. Cała broda, ojeju. Cała broda w błocie. Znaczy w pajęczynie. Huh.
tu wszystko zarosło. Masakra! Tak dawno tutaj nie był. Kurde, trzeba będzie jakoś inaczej przejechać. Jasny pier... Ojeju! Fu! Pajęczak! Ojej! Kurczę mele, no! Że ja kasku nie wziąłem ani gogli. Pasuje tutaj trochę pościemniać, bo tam górą nie przejadę, bo pokrzywy. Przejedziemy delikatnie tak jakoś. Bo fosa tu jest. Mam TTR-kę, to tam się za bardzo nie boję, bo wszędzie wyjadę, tylko pokrzywy, pajęczaki mi trochę wkurzają. Jedziemy. Kurde, łańcuch przeskakuje. Troszeczkę łańcuch przeskakuje, skitowo. Ale jedziemy. Będę chyba musiał zębatkę, zanim motor sprzedam, kupić. Kurde! Fu! Jasny piero! Bez kasku to masakra! Jeździłem w kasku i w goglach, to tego nie było widać w ogóle. Jedynie to, że pajęczaki potem po mnie łaziły, ale... A, już kurde następne. Ja, no, nie no. Kurde, jeszcze tego drzewa nie wysprzątali? Jasny pier. To drzewo już tutaj ze 3 lata leży. Prawie gazu nie trzeba dodawać. Jedziemy na dół, pokażę wam fajną górę. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek mnie słychać. A. Taką górę powiem wam tak. W linii prostej nie wyjedziecie niczym. Dosłownie niczym tu nie wyjedziecie. A dlaczego? Po pierwsze, nie ma w ogóle rozpędu. Po drugie, pełno gałęzi. A po trzecie, jak macie za bardzo agresywny motor, to po prostu lekko gazu i wam koło ucieknie. Wierzcie mi, lub nie, możecie mi nie wierzyć, że ja tu wyjechałem na samą górę. Tym oto właśnie sprzętem. MRF-em było mi ciężko jechać, bo za bardzo agresywny silnik jest. Ale TTR-ka to naprawdę idealny sprzęt do takiej jazdy. Po prostu wyjechałem na samą górę zygzakiem. Zobaczymy, czy łańcuch mi pozwoli na to. Takie wydaje proste, ale wierzcie mi, że nie jest. Już jesteśmy wyżej. Tam już nie jadę. Dojedziemy tędy. Troszeczkę za bardzo mi łańcuch przeskakuje.
przy większym obciążeniu, ale TDR-ka jest stworzona do takiej jazdy. Praktycznie bez gazu, silnik mało agresywny, to jest właśnie to. Daje sobie radę tam, gdzie sobie inne motory nie dają rady. Słyszeliście, jazda praktycznie bez gazu i mkniemy pod górę zygzakami. To jest właśnie to, co lubię właśnie w tym sprzęcie. Dobra, przebijamy się dalej. Takie będzie, można powiedzieć, enduro na spokojnie. Dopóki mnie straż leśna nie chyci. Albo pajęczaki nie zjedzą. Naprawdę, teterko. Teterko mi się naprawdę fajnie jeździ. Jest to jeden z najlepszych motorów, na jakich jeździłem. Najlepszym motorem chyba, na jakim jeździłem, właśnie jest TTR-ka. Po TTR-ce następnym najlepszym motorem, jakim jeździłem, jest Yamaha DT125R, wersja R. I potem następnym najlepszym motorem, jakim się jeździło, jest to ogólnie mówię cały czas o enduro jeździe. Następnym, jakim się jeździło fajnie enduro, jest to MRF 140 RC. No i po MRF-ie 140 RC jest Husqvarna WR250. Pokażę wam taką fajną miejscówkę. Takie fajne ukryty, jakby można powiedzieć, ukryty zjazd, który odkryłem kiedyś właśnie tą Yamaszką. Bo Yamachą wjeżdżałem wszędzie, dosłownie wszędzie wjeżdżał. To jest kurwa chyba, o, tu jest taki właśnie ukryty zjazd. Są takie fajne podjazdy, jak widać, normalnie masakra.
właśnie tederka jest, jak masz oponę 90, się ma, jak się ma oponę 90, to to jest jednym z najlepszych motorów, najlepszym motorem do jazdy po trawerzach, czyli po takich skosach. Widzę, że tutaj już ktoś jeździł. Aha, tu nawet dziki zryły. Zobaczymy, ile wyjedziemy bez gazu. Tak, siądź jak najbliżej przodu i jedziemy. Wysoko. Wysoko mi przejechałem. Dalej nie jechałem, bo mi zaczął strzelać łańcuch. Szkoda zębatki zmielać do końca. Teraz po prostu jakoś zjechać na dół. Nie no, jest zarąbiście. O. No już pajęczyny sami oblazły. Tu wam teraz pokażę tą góreczkę tak z ręki. Jest ostro, no nie ukrywajmy, jest ostro. Tereny mamy zarąbiste. Czyli aby ktoś był zainteresowany TTR 125 Yamaszką. Ja mam wersję L. Oj, ciężko to wyjść na nogach. Oj. Kawał góry, ale mi tak kawałek wyjechali. Teoretycznie to ja bym tu prawie na samą górę wyjechał. No nie, na samą górę nie, bo tego już jest pion. Tu już jest pion. Taki uskok. I kawałeczek góry jeszcze. Tu musiałbym lekko przygazować. No ale tutaj wyjeżdżałem terką na lajcie. Brat nie mógł z to 125 tu wyjechać. A ja tu wyjeżdżałem terką. A wyjdziemy jeszcze tu. Oj, gdzie ja tutaj terką jeździłem? Krząż, uratujemy mu życie. Bo na plecach to jak zostanie, to zdechnie. Kurde, wszędzie te pajęczyny. Uff. Kanion ładny. U nas tutaj tego pełno. Najlepsze jest w tym, to że daleko nie muszę jechać, żeby pojechać w takie tereny. Nie trzeba wcale daleko się wybierać. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze na komputerze potem, ale jest tu góreczka, takie uskok i znowu góreczka. Astra. I dołem wcale tutaj dołem wcale nie jest taka mała górka. Dużo górek, po których jeżdżę, to się wydają naprawdę takie malutkie. Że nie ma w ogóle gór. Oj, że nie ma w ogóle górki. A w rzeczywistości, jakbyście tu przejechali, pojeździli sobie. Chociaż nie zaproponuję wam tego, bo jest ciężko u nas z ludźmi, strażą leśną i resztą. Więc nie pojeździcie, nie przetestujecie tego w rzeczywistości, jak jest. A tu jest następny taki fajny podjazd. Jego w zimie wziął zrobić. W zimie! W zimie zrobiłem RC-kiem. Jest góra. W zimie zrobiłem RC-kiem. Jest tam filmik, to kierownicę przykrzywiłem ostro. Ojej, teraz wyłaź. O, jesteś, wyłaź. Tutaj też spokojnie bym to zrobił teraz TTR-ką, ale szkoda napędu. Chyba, że kupię zębatkę tylną.
dopóki nie zrobię 170. Ojej, dopóki nie zrobię 170, to chyba wymienię tę zębatkę i łańcuch z tyłu w TTR-ce i TTR-ko pojeżdżę trochę, zanim ją nie sprzedam, chyba że ktoś będzie chętny i kupi wcześniej. No, pieniądze mi się przydadzą naprawdę, bo szybciej wtedy te wszystkie motory porobię i projekty. Jeszcze mi no ostatnio jest naprawdę ciężko z pieniędzmi. Za dużo miałem wydatków naraz i na te pieniądze, co zarabiam w Polsce, to jest o kurwa. To jest naprawdę mało. 3 razy mniej zarabiam tutaj w Polsce niż za granicą, jak robiłem. No ale muszę być, teraz mam trudną sytuację rodzinną, muszę być w Polsce, no i nie tak jest, a nie inaczej. No dzięki temu nagrywam, no jest mój kanał na YouTube, inaczej by go nie było. Cóż, lekko silnik już pewnie przestygł. O kurwa, jeszcze trochę gorący, ale lekko silnik pewnie już przestygł. Zaraz jedziemy. No dzisiaj taki filmik z labiedzieniem, z gadaniem, dużo gadania jest. No niestety, no nie mam na razie uczciwego motoru, którym bym mógł pozapierdzielać. Choćby nawet TTR-ko bym mógł już pozapieprzać po takich kanionach, ale nie mam uchwytu do kamerki. W tym jest problem. Obudowy do kamerki nie mam. Aha, dobra. Przypomniałem się, jeszcze jedna ważna kwestia. Jak dotrwaliście do tego momentu. Pitbike Rider taki wpadł na taki pomysł. Ja na razie mam ciężko z pieniędzmi, ale może się dorzucę do niego, do tego pomysłu. Myślimy zrobić swoją markę Pitu. Skoro już siedzimy w pitbajkach, nie wiem, czy bylibyście czymś takim zainteresowani, abyśmy ogólnie zrobili jakoś swoją markę z pitbajkami. Czy bylibyście zainteresowani takim pitem od nas? Nazwę to już tam myśleliśmy, czyli jakoś trzyliterówką. Zrobić jakoś własną markę pitów i ogólnie konkurować tutaj z tą marką MRF, bo jedziemy dalej, póki jeszcze mamy owiec. No paliwo nam raczej na tydzień starczy. Liter paliwa to z tydzień jazdy. Nie to w markowym klosie na kilometr upalania. Dobra, zabieram, ubieram paskę i lecimy dalej. O, ale błoto. Nie będę gazował, bo jestem tylko spod koszulku. Jakieś enduro pitami to powinienem zrobić, kurde. Szkoda, że na zawody mnie nie puszczą w TTR-ce. Bo działoby się. Jest to naprawdę zarąbisty sprzęt. No, koła też robią trochę na enduro. Nie ukrywajmy. Koła robią swoje. No i tak się kończyło to nasz odcinek, trochę przedługawy. Jak zwykle. Jak będziecie wytrwali, mam dla was parę niespodzianek. Poszczelamy trochę może z poduszek powietrznych samochodowych.
zobaczycie jak to jest, jak to szczela. Ja sam nawet nie wiem jak to szczela, bo jeszcze nigdy nie widział na własne oczy szczelania z takiego typu materiałów. Więc poszczelamy trochę z poduszek, jak będziecie chcieć, oczywiście wtedy musicie napisać to w komentarzu. No i co? Podobał się wam film, czy standardowa łapeczka w górę, nie podobał się łapeczka w dół. Jesteś nowy, może zasubskrybować kanał. I tyle. To my się widzimy w następnym z odcinków. Więc na razie, trzymajcie się. Do następnego. Hej!